Szanowni Państwo, nie będę starał się nawet nazywać tych figur, które wykonuje Artur Kielak. Mistrz nad mistrzem. Człowiek zafascynowany lotnictwem niemal od dziecka, akrobata, pilot komercyjny, a także pasjonat historii lotnictwa i wojskowości, muzyka. Artur Kielak uwielbia latarzy tej muzyki, prosił, żeby Państwo mu wybaczyli, że on chce głośno jej słuchać. To ma być tło jego pokazu. Oddaje trochę charakter jego latania. W tej chwili nabiera wysokości i za chwileczkę będzie wykonywał lot w dół. Nie powiem, że będzie zniżał. On po prostu szaleńczo popędzi w dół, żeby pokazać Państwu wiązankę figur akrobacji lotniczej. I pozwólcie Państwo, że nie będę komentował. Artur też prosił, że tyle o nim było mówione, że chce być w powietrzu z muzyką i ze swoim samolotem i z Państwem sam na sam.
Szanowni Państwo, Artur Kielak, jaka jest różnica pomiędzy początkującym pilotem czy człowiekiem, który w ogóle nie latał, a Arturem Kielakiem? Żadna. Latają tak samo, tylko że Artur Kielak dużo dłużej i po tym locie ląduje bezpiecznie, a nie kończy tego katastrofą. Ale rzeczywiście wygląda to tak, jakby pierwszy raz siedział za sterami samolotu i dopiero sprawdzał, jak i co działa. Swoją drogą, po tych wielkich śmigłowcach, kiedy nad płytą lotniska pojawił się samolot... Ale jeszcze mamy Artura Kielaka. Jeszcze nie ląduje. Dajmy mu ten moment. Kiedy pojawił się jego samolot, miałem wrażenie przez sekundę, że to jest model zdalnie sterowany. No właśnie samolot. Samolot to jest... Ten samolot ma wylatane około 100 godzin. To jest nowy samolot, najnowszy akrobacyjny samolot w Polsce. Szanowni Państwo, ten samolot był poddany przeciążeniom 17G, czyli 17 razy więcej. Sam znosi 10. Natomiast żeby było ciekawiej, żeby było trudniej, podgrzano kabuł do 160 stopni Celsjusza. I okazało się, że kabuł odkształcił się, ale z powrotem wrócił do swoich kształtów, więc to jest bardzo bezpieczna i świetna konstrukcja.